Cześć. Wszedłem dzisiaj po drabinie na górę w szklarni, na górne półki, podlać rośliny. Nie było mi tutaj od listopada pewnie. Oj, chwasty mają się w najlepsze. Na szczęście banany jako takie wyglądają. Na tej półce tutaj akurat mam Nanwak Home. Mam bardzo rzadki banan. Nie słyszałem, żeby ktoś go miał w Polsce. Znaczy ktoś ma, bo sprzedałem chyba z dwie sezonki w tamtym roku. Ale Nanwak Home bardzo dobrze zimuje w sumie, bo trzy odrosty oddzielone były chyba jesienią, przy wykopkach. No i do tej pory tutaj sobie rosną. Na tej półce mam tutaj jeszcze Alocasia Gaganea California i Usha acuminata Ladyfinger. Ją już oplewiłem wcześniej, przed chwilą, ale też była zakwaszczona. I pokrzywa, i jakieś inne dziwne chaszcze. Dobra, reszta półki jest pusta. Za dużo tutaj nie kładłem, bo jest niewygodnie ogólnie po tych półkach spinać i doglądać roślin. A tam widać z daleka, jak kwitnie chyba welokina. Mam ją opisaną jako ornata, ale nie wiem, wyjdą bananki, to się przekonam, co to jest. Na razie bananków jeszcze nie widać. A poza tym tak to wygląda tutaj z góry. Pod dachem jestem. Potężne liście Grand Nine'a. A na dole widać banany. Jeden już żółty. W ogóle cała ta jedna kiść żółknie. Na ścianie północnej Colocasie Conocophi. Trochę przyklapły. Ale widać, że zaczynają wychodzić im już świeże liście. Dlatego muszę je podlać. Pewnie mają sucho. Acuminata variegata tutaj widać. Delikatnie popowlewam tutaj. Aha, Nanwak Home oplewie najpierw. Ale się wrosły. No chwasty mają się w najlepsze. A pokrzywa parząca. Nanwak Home. Za bardzo nie wiem, co to za banan. Niepodobny do Nanwy. Jakaś odmiana Nanwy. W sumie mam kilka tych różnych Nanwa. Mam Dwarf Nanwę, Nanwak Home, mam Black Nanwę, nie wiem, czy jeszcze może coś mam, ale nie pamiętam w tym momencie. O, trochę oczyścić im trzeba. No to teraz zbliża się już taka pora pomału, że zaczną rosnąć i banany, i inne rośliny, no ale tym bardziej zaczną rosnąć chwasty. A ja mam tutaj ziemię kompostową, dużo ziemi kompostowej w tych doniczkach. Także minusem takiej ziemi jest to, że chwastów jest dużo.
to jest swojska ziemia, także nie jest jakoś tam super. No, zresztą nawet w wysokiej temperaturze chwasty też przeżywają, bo czasem biorę trochę ziemi do wyprażenia w mikrofalówce, włączam na 20 minut i później i tak chwasty wyrastają. Także w kompoście, nawet kompostowanym na gorąco bardzo, pewnie chwasty i tak przeżyją. Jestem teraz na drugiej półce, tutaj przy tych kolokazjach. Są to kolokazje Konakofi. Tak wyglądają na tej półce. No, w tunelu wyglądają trochę lepiej. Jak mówię, tutaj zasuszyłem je strasznie. Mają sucho, jak na pustyni. Ale generalnie wyglądają tak, czyli no nie najładniej, prawda? Ale to nic. To nic, już widzę, tutaj niektóre zaczynają odbijać. Ładne, świeże listki. Znaczy nie takie ładne, ale świeże. Dlatego teraz już koniecznie trzeba je podlać, bo zasnął. Mogłem je podlać trochę wcześniej też, jak mają, gdyby miały troszeczkę więcej wilgoci, to prawdopodobnie wyglądałyby trochę lepiej. Trzeba by będzie ze dwa razy podlać, bo ta woda, mam taką ziemię dosyć grubo, grubo mieloną i ta woda przecieka momentalnie przez tą ziemię. Duża ilość kory tutaj jest. Woda przepływa po tym jak po kaczce. Zaraz powtórzę to podlanie. W ten sposób troszeczkę bardziej to nałapie wilgoci to podłoże. Banany podlewam też. Muszę sumatrana. Nie mylić z zubliną. Sumatraną zubliną. Nie jest to, to nie jest to samo. Muszę Aurantika. Musa Tani Variogata. Też tani. To odrost gruntowy. Odrost z tamtego gruntowego. Musa Tani. Odporne banany. Nie padają. A tam widać musa Pisankraja. Pisankraja, był filmik nagrywany, jak dostałem te bananki. A jakoś nie za bardzo urosły. Ale to nic. Nie miały za bardzo warunków, żeby tutaj rosnąć, bo już było dosyć późno, jak do mnie przyjechały. Dwarf Cavendish, super dwarf Cavendish sobie rośnie w gruncie. I tam taki lekko to wżółku, już wrośnięty w grunt, chociaż stoi w doniczce, ale to już od dawna stoi w doniczce, od chyba ponad rok już stoi tam w doniczce. Musa Mani. Wgrózł się w grunt, nieruszany. Trzeba go podlać zaraz. Kokos. Kokosa zaznaczyłem jakiś czas temu. Nie rośnie. W tym momencie kokos nie rośnie. No i tutaj drugi Musa Tani Variegata. Odrost oddzielony w tamtym roku. Tutaj są alokazje. One odrosną.
w większości. Szantosoma. I ta. Tu jest zeblinka rojo. Burmese Blue. Dwarf White i Cholene. Nie będę lewał, ale tu podleję te. I tutaj mam dwie sztuki Vinte Cojolo. Vinte Cojolo podlejemy, bo mam w doniczkach. A te gruntowe to one sobie złapią wilgoci z gruntu. Smukły, wysoki dosyć, nie za gruby, raczej chudy, banan Musa Nagensium. Tak sobie wyglądał, trochę chorował mi ten banan. Taki był podżart tutaj na dole. O, tutaj miał takie uszkodzenie na dole pieńka, podgnite jakieś takie trochę, coś wybrakowane, ale widzę, jakoś się chyba wylizał. Jakoś się wylizał, bo się trzyma w miarę. W miarę się trzyma. Wyciąga się pewnie trochę. Chociaż on jest i tak smukły z natury. Ale widzę, góra cała jest zielona. Listek zielony. A z doniczką ma z 2 metry ponad. Ale jest chudy. No, ale jako tako chyba można powiedzieć, że przezimował, bo na tą porę roku wygląda całkiem. A tutaj jeszcze podleję mojego jednego z większych rarytasów, czyli Brian Hens Variegata. Ale ten banan jakby zakwitł i zaowocował, to owoce by były naprawdę super wyjątkowe. Myślę, że też miałyby wariegację na sobie, chociaż pewności nie mam. Ale Brian Hens ma i tak wyjątkowe owoce, nawet zwykłe. Chodzi o kształt tych owoców. Jeden z widzów ostatnio pytał się, jak tam mój dwarf Cavendish. No i tak wygląda mój dwarf Cavendish. Ostatnio zmierzyłem go. Wysokość do czubka liścia 2,80 m. Obwód pnia 50 parę centymetrów. Odrost jego jest nieco grubszy, niecałe 60 cm chyba. No ale wysokość pnia 1,40 m. Podroście pień jest grubszy, ale nie w sumie podobnej wysokości. Chociaż górna część pnia w odroście jest chudsza niż w tym starszym pniu. No i liście wyglądają tak. Zatrzymały się tak jakby, może minimalnie, ale bardzo wolno się, praktycznie chyba stoją w miejscu, bo tak widać tutaj, no ogólnie ładnie, nic nie jest tutaj pokancerowane, w miarę ładnie to wygląda. Nie jest jakieś tam popsute, jakieś poszarpane, zagwiedzone takie, jak to czasem bywa, delikatne, że rwie się w palcach. Jako tako wszystko wygląda. No, ten liść też, to jest akurat odrost,
No tak jak obserwuję, no to już od dłuższego czasu jest w takim samym stadium rozwijania się, także stoi w miejscu praktycznie. Mam nadzieję, że krawędziś w tym roku zakwitnie, tak się, tak bym się tego spodziewał po nim, bo jest w podobnym wieku jak Grand Nine, ten, który tutaj zakwitł w tamtym roku i teraz owoce mu dojrzewają. Warf Cavendish to jego bliski kuzyn. No prawdopodobnie wiosną będą na zbyciu. No dwie, a może i więcej sezonki Musa Bordelon. Bo sezonki odbiły. No i pomału się rozwijają. Także prawdopodobnie nic już im nie grozi. Tutaj widzę, odbijają niektóre wykopane kłącza itinerans Mekongiat. No ten wyraźnie odbił. One są w workach, dlatego że do niczego się nie zmieściły żadnych. Długie kłącza. Także jedynym sposobem to było włożenie ich do worków. Itinerans Mekongiat. Niektóre są w takim stanie. W stanie nie za dobrym. Nie musiał coś wykombinować. No stoją tutaj w ciemnościach takich pod Cavendishem. Ogólnie w tej karni. O, tutaj jeszcze tego trzeba podlać. Uj, jaki biedny. Co to jest? Wylutinka. Wylutinka, no. Zaraz ją podleję. Wylutinka, tutaj jest. A tutaj jest inna wylutinka, która aktualnie kwitnie. Zakwitła już dawno i owocuje. Banan ozdobny, ale można go skonsumować też. Banan bardzo ozdobny, bo bardzo chętnie kwitnie. Szybko kwitnie. O, tam widać. A tam chyba ściąłem, chyba sam go ściąłem, tak. Końcówkę kwiatka. A żeby dalej się nie rozwijał, bo nie tracił energii na rozwijanie tamtych już pozostałej części kwiatostanu, bo tam i tak już bananki się nie tworzyły. A żeby ładował energię w te bananki, które są. No, także wylotynkę podlewam. No i tutaj te siedzą w tych workach pod Cavendishem potężnym, rozrośniętym. Cavendish nie puszcza światła tu w ogóle z góry. Zablokował liśćmi wszystko. Musa AEAE. Będą oddzielane wiosną te dwa mniejsze odrosty. Wody damy, może tam jakieś się wyklują następne. Tam gdzieś taki malutki jeszcze był. A ja ściółkuję liśćmi ściętymi. Ścinam liście, wszystko rzucam na ziemię. A niech się tworzy ściółka taka jak w lesie tropikalnym.